O Boże, o Boże, jak dobrze zacząć dzień od porządnego kawałka kiełbasy. No spora dzisiaj ta kiełbasa, spora, ale muszę zjeść, żeby się nie zmarnowała. Przepyszna, wysmażona, tłuściutka, przecięta, najlepsza, jak z ogniska. Do tego oczywiście cebulka i trzy rodzaje dzisiaj sosidła. Ketchup, musztarda i musztarda stołowa i miodowa. A tutaj chleb. Dzisiaj podany w woreczku, tak nowocześnie. Słuchajcie, jak ja lubię, jak kończy się wszystko. Do zera, do ostatniego okruszka. Oczywiście nie zjem tylu kromek, ale one są malutkie takie, zobaczcie, tyci, tyci, nie? Także kto wie, jak wezmę rozpęd. No nie, no tam ze dwie jeszcze zostaną. Ale lubię tak właśnie dojadać, wiecie, że lubię dękować wszystko, a nie marnować. Więc chleb mam tutaj, zaraz go przekładam na talerz, uciekam. Gdzieś się schowam, żeby mi nikt nie chciał zjeść i idę. Także Was nie zabieram, ale jeszcze się spotkamy. Proszę Państwa, teraz przyszedł czas na sporządzenie jakże bogatego posiłku. Po parówce, budyniu przyszedł czas na wykwintne, trzyskładnikowe danie z piekarnika. Także idziemy coraz wyżej, nie? Poprzeczka jest podniesiona. Potrzebujecie pomidory, na przykład z puszki. Ja uwielbiam te z cebulką i czosnkiem, bo nie musicie już tutaj nic dodawać, ewentualnie jakieś ziółka sypniecie, będzie super. Tortellini ja tutaj wybrałam sobie z szynką, bo mamy jeszcze ser w składzie, więc wiecie tak, tortellini z serem, zasypane serem, no też będzie, ale wiadomo, po co sobie tak utrudniać życie, jak można grać smakami, prawda? Także mamy trzy kolorowe tortellini, trzy składnikowe danie, wszystko jakby z jednej kategorii. No i ser, a ser dwuskładnikowy, Boże, po prostu dopiero sobie uświadomiłam, że jestem wirtuozem dzisiejszego dnia, jeśli chodzi o gotowanie. Cheddar i mozzarella, uwielbiam tak przy okazji, ale każdy żółty ser się nada, naprawdę, nawet taki najzwyklejszy salami, który sobie tam, wiecie, zetrzecie, starkujecie i też będzie, to nie ma żadnego znaczenia. Tortellini się ugotuje, ja sobie te pomidorki blenduję albo przepuszczam przez sitko, to jest jeszcze lepiej, bo pozbywamy się pestek. Zalewam tortellini w naczyniu żaroodpornym, zasypuję serem, wkładam do piekarnika na jakieś tam powiedzmy 20 minut, no tak żeby to się wszystko ładnie zagrzało, ser się roztopi, wyciągacie, szaleństwo, kubki smakowe po prostu padają na twarz. No i gotowe. I powiem Wam, że ja nigdy nie zdarza mi się oczywiście, jak się gdzieś tam, wiecie, zagapię, ale wolę nie przetrzymywać dań zapiekanych z serem na wierzchu, bo potem ten ser się tak brzydko spiecze, a jak on już się spiecze, to już on nie jest taki ciągnący, taki mięciutki, tylko taki, wiecie, taki niefajny. No, a tu Wam jeszcze chciałam pokazać jabłko. To nie jest jakieś jabłko, które leży, nie wiem, pół dnia i tak szczarniało. Ono całe po prostu, jak już zaczęłam go obierać, to no, tak wygląda, więc wygląda jakby po prostu już miało zejść, co najmniej z tego świata. A w środku dodatkowo, zobaczcie, takie po prostu ciemne, no. Myślę, że w tym jabłku na próżno szukać witamin, naprawdę. Drugie było takie samo, więc no przykra sytuacja, ale tak to właśnie. Przynajmniej obiad wygląda perfekcyjnie. Tu jest zawsze prześwietlone. Wiecie dlaczego? Bo tutaj światło z okna tak prosto na mnie. Zrobiłam sobie kawki. Jest gorąca. Doleję sobie mleczka. I słuchajcie, przychodzę do Was, żeby z Wami chwilunię pogadać, bo chciałam Wam coś powiedzieć. A mam dosłownie 15 minut. Dosłownie 15 minut. Więc mam nadzieję, że się wyrobię. A jak nie, to najwyżej dokończę później. No nie, no jeszcze za gorąca ta kawa. Słuchajcie, dziewczyny i chłopaki, niech ja wyglądam jak youtuberka z prawdziwego zdarzenia. Chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj od Was dostaję bardzo dużo wspierających wiadomości i komentarzy. I oczywiście co? No oczywiście, że jestem Wam za nie bardzo wdzięczna, więc to nie jest tylko taka standardowa śpiewka, bo wypada, tylko po prostu znam Was. Mówię tutaj do osób takich, które już kojarzę po nikach, czy po nikach z Instagrama.
po takich moich widzach, po prostu jesteście moimi widzami, jesteście częścią mojego kanału i ja się z Wami dzielę po części moimi przemyśleniami, jakimiś tam radościami, smutkami, no moim takim po części w cudzysłowie życiem, dlatego że no nie wszystko się opowiada, tak? Gdyby człowiek chciał opowiadać wszystko, to kanał, podejrzewam, byłby bardzo ciekawy, no bo ludzie lubią podglądać życie innych, takie wiecie, takie serialowe życie na przykład, śledzimy, zżywamy się z bohaterami, oglądamy to z zapartym tchem, jak się coś kończy i czekamy na rozwój sytuacji, to nie możemy się doczekać. I tak trochę jest z tym YouTube'em. I ja tutaj teraz mówię z takiego poziomu widza, bo ja też oglądam YouTube, chociaż teraz mniej, ale od dawna mam takie kanały, na które zaglądam, do których wracam, osoby na tych kanałach po prostu lubię, gdzieś tam jakoś blisko jest mi do nich, ale są też takie kanały, na przykład, że wiecie, oglądam i nagle coś mi jest za dużo, znudzi mi się, mam przesyt, coś mi tam nie pasuje, więc sobie robię przerwę, później wracam, no wiecie jak jest, nie? A zmierzam do tego, żeby Wam powiedzieć jeszcze, jakby dokończyć moje myśli, które wczoraj jakieś takie były bardzo mocno rozbiegane, ale wczoraj był też taki dzień. Słuchajcie, ja się z Wami podzieliłam tą sytuacją, dlatego że czułam po prostu się w obowiązku, żeby to zrobić, gdyż na samym początku, kiedy to wszystko się zaczynało, jakąś taką, wiecie, w przypływie chwili po prostu gdzieś tam powiedziałam Wam, żebyście trzymali kciuki, żebyście wysyłali dobre myśli i tak dalej, i tak dalej. No i część z Was oczywiście to zrobiła i też wiele osób tym samym było ciekawych po prostu, wiecie, jak się komuś o czymś mówi, No to ludzie są po prostu ciekawi, tak? Tak jak oglądam serial i nie wiem jak się skończy sytuacja i ktoś by mi powiedział, no tyle, koniec, no na tym kończymy. No to jeżeli jest mi coś podane, jakaś informacja, no to albo się o czymś mówi, albo nie. Więc ja Wam obiecałam, że na pewno wrócę do tematu, dlatego też to zrobiłam. A wiecie dlaczego to zrobiłam? Bo skoro gdzieś tam w przypływie tej chwili się z Wami tym podzieliłam, bo miałam taką potrzebę, to czuję się w obowiązku powiedzieć Wam resztę. Dlatego, że słuchajcie, ja traktuję moich widzów tak, jak ja chcę być traktowana jako widz. Więc ja też nie lubię, jak ktoś coś zaczyna... Wiecie, youtuberzy często coś pokazują, nagle ucina się temat i tego tematu nie ma. Widzowie dopytują i wtedy słyszy się... w odpowiedzi, to są moje prywatne sprawy. I tak, to są nasze, już tak powiem, prywatne sprawy. Ale jeśli te sprawy są prywatne, to ich po prostu nie pokazujmy. To o tym nie mówmy. Jeśli coś pokazujemy, z czegoś się zwierzamy i nagle później ucinamy temat, no to nie rozumiem, dlaczego dziwimy się, że widzowie dopytują. To tak właśnie jak z tym serialem, nie? Więc jak się mówi A, to się mówi B. I mnie też to wkurza jako widza, że ktoś coś najpierw pokazuje, wiecie, nawet nie chodzi o to, że pokazuje. Ktoś na przykład, nie wiem, występują dwie osoby, nagle jedna znika, no i widzowie pytają, no ale wiecie, wy oglądacie to, co my pokazujemy, więc jeżeli wy przestaniecie oglądać, to komu będziemy, dla kogo będziemy filmy nagrywać? Wydaje mi się, że taki szacunek z obu stron, nie tylko was do mnie, ale też mnie do was, to jest, wiecie, to jest 50/50 i to mnie wkurza i bardzo tego nie lubię i bardzo to jest często właśnie na kanałach, w filmach, że ktoś oburza się i po prostu milczy, nabiera wody w usta, nie powie, bo po prostu to jest jego prywatna sprawa. No, niby tak, ale ja czegoś takiego bardzo nie lubię. Także dziewczyny, chłopaki, bardzo serdecznie Wam chciałam podziękować z tego miejsca za wsparcie, za bardzo miłe słowa. Ja wiem, że są różni ludzie, którzy tutaj przychodzą. Są moi stali widzowie, którzy mnie po prostu lubią, a nawet jak ich drażnię, to po prostu sobie pójdą, może sobie jeszcze wrócą, może nie. Ale wiecie, no tak wygląda życie, tak? Zawsze nas ktoś będzie wkurzał. Dzieci nas irytują własne, rodzice nas denerwują. Czy my rodziców, no kurde, no nie ma tak, żebyśmy się wszyscy nie wiadomo jak tutaj uwielbiali, kochali. Wydaje mi się, że jeśli są takie emocje różne,
To dobrze. Nie można być idealnym człowiekiem podanym na tacy dla innych i wszyscy będą, wiecie, oh my god, wspaniała dziewczyno. No nie, ja bym tak nawet nie chciała. Konstruktywna krytyka mnie wiele razy pomogła. Uwierzcie mi, wiele razy, nawet po czasie, przemyślałam sobie pewne komentarze i doszłam do takiego wniosku, że ta osoba ma rację. Jakby wiecie, wyszło mi to na dobre, nie? Także wiecie co, jakbyście mogli tam pisać, żebym parę kilo schudła, to piszcie. Obiecuję, że nie będę pyskowała. No dobrze, to ja piję kawkę, bo tak 15 minut muszę coś ogarnąć i widzimy się za chwilę. No hej dziewczyny i chłopaki, ponownie wpadam do Was. Jestem z koszykiem od mojej Joli, które dostałam w prezencie. Świetnie, naprawdę mi się sprawdza. Trzymam w nim sobie a to krem, a to jakąś pomadkę. Wszystkie takie drobne, malutkie rzeczy, które wiecie, trzeba mieć pod ręką. Trzymam go tu na ławie, pasuje mi idealnie. W ogóle uwielbiam te wszystkie takie rzeczy z tego grubego sznurka. Są naprawdę ponadczasowe, świetnie sprawdzają się jako koszyki, jako jakieś właśnie takie pudełeczka, pojemniczki, ale też fajnie wyglądają. I to Jolka, to nie jest żadna sugestia, ty wiesz. Bo Jola jest taka, że jak ja bym ją poprosiła, to ona by mi po prostu zrobiła, więc ja tutaj nie muszę używać słowa klucz. Jako osłonki na doniczki. Przepięknie to wygląda. Także moi drodzy, w moim koszyku dzisiaj wylądowały nowe zapachy, ponieważ mam zapachy od Made in Lab i są tutaj, jest ich więcej, ale nie będziemy się nad wszystkimi skupiali. Chciałam Wam powiedzieć o trzech moich ulubionych zapachach, ale jedna jest taka perełka, że po prostu wydziera z butów. Ja się będę wspomagała tutaj trochę notatkami, dlatego że te zapachy mają numerki. One nie mają nazw, są inspirowane oryginalnymi i znanymi markami i zapachami, natomiast posiadają numerki. Każdy numerek to jest odpowiednik danego zapachu. I tak jak widzicie, tutaj mam czarne opakowanie. W czarnym opakowaniu znajdują się zapachy męskie. To jest taka mała, taki mały drobiazg dla Igora. A w tych jasnych kartonikach mamy zapachy damskie. Ale mamy też takie kartoniki. I przy tym zapachu za chwilę się zatrzymamy na dłużej, ponieważ to jest właśnie moja perełka. Ale dobra, zaczniemy może, słuchajcie, nie będziemy omawiali wszystkich tych zapachów, bo po prostu to by było za długo. Chcę się skupić na dwóch. I to są takie moje must have, na dwóch, na trzech, tamten zostawiam na później. To są takie moje must have i tutaj mamy numerek 71 i to jest przecudowny zapach, tak jak zapisałam, bo słuchajcie, no trudno jest to spamiętać. To jest Lancome Miracle, no ja bardzo lubię ten zapach, kojarzę go od dawna, dawna. I tak na szybciutko, jakie są tutaj nuty? W tej 71 jest nuty głowy, to jest frezja, litchi. Nuty serca to jest pieprz, magnolia, imbir, jaśmin i mandarynka, a baza to piszmo, bursztyn i jaśmin. Ja te nuty po prostu lubię w zapachach, wiecie, mnie takie zapachy odpowiadają, a 21 to jest w sumie taki damski i trochę męski, bo on jest bardzo taki, słuchajcie, i dla kobiet i dla mężczyzn, no o to mi chodzi. Po prostu uniwersalny, uniwersalny, bardzo letni, lekki zapach, czyli light blue i to jest Dolce Gabbana. I tutaj mamy takie nuty głowy jak cedr, zielone jabłko, dzwonek okrągłolistny, nuty serca to bambus, róża i jaśmin, a baza to piżmo, drzewo cytrynowe i bursztyn. I to jest zapach, uważam, również ponadczasowy, który sprawdza się po prostu na każdą okazję. Kartoniki i bardzo minimalistyczne opakowania, to moim zdaniem na plus, no ale taki jest zamysł firmy, więc zobaczcie, ja tutaj mam flakony po 100 ml i stosunek jakości, ilości do ceny uważam za po prostu idealny. Od jakiegoś czasu używam tych zapachów, ponieważ wcześniej już miałam okazję testować, co pewnie pamiętacie z poprzednich filmów. Więc ja Wam powiem, że jestem bardzo zadowolona. Uważam, że to są naprawdę trwałe i ładnie odwzorowane zapachy. Ale skupię się na tym jednym maleństwie,
Jest to 25 i ja ją sobie wzięłam specjalnie w perfumetce. Ta perfumetka ma 33 ml, chociaż ten zapach podoba mi się najbardziej, a wzięłam go w najmniejszej pojemności. Wiecie dlaczego? Dlatego, że mogę sobie spokojnie zawsze wrzucić po prostu, zabrać go ze sobą. Jest taki, zobaczcie, malutki, fajny, chociaż no nie jest taki malutki, bo ma aż 33 ml. I ten zapach to jest 25, czyli to jest Paco Rabanne Olympia. I powiem Wam tak, to jest mój zapach. Na ten moment ulubiony, chociaż te dwa poprzednie też są piękne, ale tutaj są takie nuty, które po prostu dla mnie pachną idealnie. To jest mój ulubiony zapach i na jesień, i na każdą porę roku, na każdy humor. Uważam, że jest to zapach zarówno dla kobiety dojrzałej, jak i dla nastolatki. Po prostu taki dla wszystkich. I wiecie, co Wam powiem? Jakie on ma tutaj nuty? A widzicie? Kartoniku, kartoniku, gdzie Ty jesteś? Nuty głowy to jest jaśmin, zielona mandarynka i kwiat imbiru. Serce to wanilia i sól. Właśnie ta wanilia, jak jest między tymi, właśnie taka mandarynka, niby owoce, coś takiego, wiecie, taki miszmasz, to wtedy są najpiękniejsze zapachy. Serce to wanilia i sól, a baza to jest kaszmir i ambra. Czyli zobaczcie, taka różnorodność. Trochę tego, trochę tego, trochę tego. No naprawdę przepiękny zapach. On mi się, wiecie co, ten zapach kojarzy mi się z taką kobietą radosną, taką uśmiechniętą, fajną babką, na luzie, ale jednak jest też elegancki, więc no mówię, na każdą okazję, zależnie kto tam, czy gdzieś wychodzi, czy po prostu, wiecie, jedzie na zakupy do Biedronki, ten zapach uważam zawsze się sprawdzi, naprawdę. Dlatego wzięłam go w małej pojemności, żeby mieć go zawsze przy sobie. I tak, słuchajcie, co Wam chciałam powiedzieć? Najważniejsza rzecz to kupując dwa zapachy po 100 ml macie perfumetkę 50% taniej, jaką chcecie, i to się automatycznie po prostu nalicza. Wrzucacie do koszyka dwa takie kartoniki i perfumetka 50% taniej dla Was. No, także myślę, że to wszystko. No naprawdę powiem Wam, że jak patrzyłam na ceny oryginalnych takich, wiecie, zapachów, no to mnie to po prostu zwala z nóg. Wiecie, ja po prostu jestem osobą, która szkoduje wydać 500 zł na perfumy, a za taką cenę można sobie kupić 3-4 zapachy do wyboru, do koloru. Wiadomo, że wybiera nos. Żegnam się z Wami czosnkiem z kanapkami. Mam takie tosty, no kanapki powiedzmy, z pomidorkiem. Pod spodem jest ser Fawita i słuchajcie, uwielbiam tosty smarowane serem Fawita. Na to pomidor i najlepiej czosnek. No niedźwiedzi, ale taki, wiecie, czosnek przeciskany przez praskę. Boże, jak to fantastycznie smakuje. Chrupiący tost, pyszny pomidorek, dobry ser i to wszystko takie normalnie złoto. Wiadomo, że czosnek jest zdrowy, ale słuchajcie, on też działa odstraszająco na intruzów. No i także jako antykoncepcja też warto wspomnieć, ale to taka, wiecie, naturalna, domowa. To tak w ramach ciekawostki. Także co, dziewczyny i chłopaki? Jakby co, ja polecam. Trzymajcie się ciepło, widzimy się niebawem. Pa, pa!